Witam serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Z tej strony wróżka Fortuna. Dzisiaj zapraszam wszystkie panny do wysłuchania horoskopu na luty 2019 roku. Przy okazji składam serdeczne życzenia raz jeszcze spełnienia w życiu osobistym oraz zawodowym, samych sukcesów, dużo zdrowia, oczywiście radości, poczucia humoru i abyście wszystko brali w życiu z dystansem, nie tak bardzo na poważnie, ponieważ żyje się wtedy łatwiej o wiele. Moi drodzy, aby nie przedłużać, zaczynamy. W pierwszym tygodniu kapłanka jest to kobieta bardzo mądra i dojrzała. To może być matka bądź przyjaciółka czy wróżka. Będzie miała decydującą rolę, będzie odgrywała znaczącą rolę w pierwszym tygodniu w lutym. Jest to pośredniczka, która przekazuje informacje pomiędzy świadomością a podświadomością. Sygnałem podświadomości są sny. Sygnałem podświadomości są metafory, zagadki. Jest to kapłanka, która zawsze owiana jest tajemnicą. Są to różne tajemnicze sprawy, które mogą wyjść tutaj na światło dzienne w lutym. Możemy się dowiedzieć tutaj o jakiejś tajemnicy, ale także możemy w pracy awansować. Mogą to być pozytywne informacje dotyczące naszych spraw zawodowych, ale w związku czy w rodzinie kapłanka głównie skupia się na rodzinie, właśnie na sprawach duchowych. To jest dla niej na pierwszym miejscu. Pamiętajmy również, że jeśli będziemy mieli jakiś dylemat, sprawę do rozwiązania, kierujmy się intuicją, bo to jest właśnie rada od kapłanki. Także możliwe, że będziemy mieli tu jakieś rozmowy kwalifikacyjne, czy jakieś wyjazdy, czy też testy. To wszystko może mieć miejsce w pierwszym tygodniu lutego. Także trzeba słuchać intuicji w różnych właśnie kwestiach, które będą narzucane nam albo które wystąpią w naszym życiu. Przyjrzeć się snom, także możemy tutaj znaleźć jakąś podpowiedź. To jest taki czas refleksji z kapłanką, czas przemyśleń. W zdrowiu różnego rodzaju mogą wystąpić problemy chorób kobiecych różnego rodzaju, ale to jest nie dla wszystkich oczywiście, to jest takie ostrzeżenie. W drugim tygodniu, moi drodzy, karta odrodzenia, inaczej sądu, może nawet ja bym powiedziała, że panny dostaną olśnienia, przebudzenia. Przed Wami, drogie panny, bezgraniczne możliwości, realizacja, odnowienie, także i zdrowie. Wyzwolicie się nawet właśnie od samych siebie, od swoich myśli, może właśnie negatywnych, odrodzenie w związkach, również zmiany w związkach. Dla niektórych przy tej karcie może być małżeństwo, może być też rozwód. To jest czytanie grupowe, a więc ogólnie powiem, ponieważ czasem narodziny dziecka, ponieważ karty sąsiadujące, tu jest szóstka monet oraz papież, paś monet, ja bym powiedziała, że tu są pozytywne zmiany właśnie w sprawach nauki, podróże związane może z pracą, ale także
przy papieżu niektórzy mogą zdecydować właśnie o zaręczynach, o zawarciu związku małżeńskiego. Także zmiany w pracy mogą być możliwe przy szóstce mieczy. Odrodzenie mogą być też zmiany w pracy, może być też właśnie rozpoczęcie nowego kierunku w życiu, kierunku studiów. Także w pracy możecie się bardziej zaangażować, ale także komuś z rodziny możecie przebaczyć, drogie panny. Jakiś skrywany żal, który już właśnie odejdzie w lutym. W trzecim tygodniu księżniczkę tu mamy w tej talii, moi drodzy, ale to jest odpowiedniczka pazia monet, bądź giermka monet w różnych taliach. Także paź monet to jest karta, która mówi nam o różnego rodzaju nowych, drobnych rozwojach, o początkach, o nowych etapach właśnie w życiu materialnym. To jest student bądź studentka, karty są dualne, to jest młody człowiek, który zajmuje się stażem, który właśnie zaczyna swoje życie, swoją karierę zawodową. Także może być różnego rodzaju praca związana właśnie z powtarzaniem czynności, może być to staż, mogą być szkolenia, tak jak mówię, czy może jakiś kurs doszkalający, coś tutaj właśnie panny rozpoczną nowego. Także w związkach to są takie układy przyjacielskie, partnerskie, które dopiero zaczynają swoją, tak jak gdyby, znajomość. Dopiero później mogą się okazać bardziej takie długoterminowe. Wszystko takie jest powiązane właśnie z rozsądkiem w uczuciach. W zdrowiu mogą nastąpić problemy z układem pokarmowym bądź trawiennym. Dobrze, w czwartym tygodniu mamy energię papieża. Papież też również symbolizuje naukę, jak również dobry czas na spotkania rodzinne. To taki spokojny okres. Wykłady, rozpoczęcie nauki. Papież to osoba, która ma autorytet moralny. Może to być na przykład osoba duchowa, ale niekoniecznie mąż, ojciec czy nauczyciel, osoba, która może nam udzielić wsparcia, jakiś doradca, powiernik, ale także oprócz wskazówek życiowych, nauki, którą możemy podjąć, możemy zawrzeć związek małżeński. W tej karcie jest zawarty ślub kościelny. I wynik, jaki będzie w tym miesiącu dla panny? Jest to szóstka mieczy, zmiany i to dosyć spore mogą być. To są nowe możliwości, to jest podróż, także czy duchowa, czy fizyczna, zmiana pracy, także podnoszenie kwalifikacji, podjęcie nowej pracy, na przykład emigracja. W uczuciach często oznacza związek na odległość. Także przełamywanie schematów, to jest karta brama, zaczyna się nowy etap w życiu dla panny. W zdrowiu, moje drogie panny, uważajcie na problemy z zatokami, z bólami głowy. Miesiąc fantastyczny, przeleci bardzo szybko na pewno, ale dużo nowych rzeczy może się pojawić. Dużo nowych działań podjętych przez pannę, a więc nowy rok i styczeń, luty bardzo dobry dla panny. Życzę powodzenia w działaniach, ale także pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Panny wiedzą, które najbardziej ja tutaj pozdrawiam. I do usłyszenia. Wszystkie panny pozdrawiam.